Proszę Państwa, no lecimy, tak? No dziewczyna się nie dostała, już mi tutaj zdradziliście. 11 miejsce na 15. No dla mnie ona ogółem to jakieś 30 miejsce była, ale widzę tutaj komentarze, o na przykład czemu się Polska nie dostała? Kto chce tam Polskę do finału? No to widzę, że są przychylne komentarze. No 11 na 8 tysięcy. To może też sugerować, że Luna się nie dostała, albo że po prostu piosenka im się nie podoba, że występ. Ale zobaczmy sprawnie. No osobiście nie lubię tej piosenki, ale jak da dobry występ, to czemu nie posłuchać, nie? Dobra, jedziemy. Proszę Państwa, jak mi zdejmą live, to będę na Twitchu tylko potem. Trochę za głośno mam. Czekajcie. O, dobra, jest. Jest git. Słyszycie dobrze? Dajcie mi chwilę, ja się skupię, dobra? Ja nie będę czytał, co piszecie. Ja się skupię. O, ty, to szefownica, fajnie wygląda. Okej. Dobra, z tym chujowym. Fajna szachownica, w ogóle fajne są te stroje tych królów, fajnie, na razie oni fajnie tańczą, ona chujowo się rusza, kiepsko wygląda i bardzo źle brzmi moim zdaniem, nie? Bardzo brzmi źle i możliwe, że jest po prostu bardzo zestresowana, to się zdaje, ale już wiemy o tym, że ona też nie ma jakichś specjalnych umiejętności, więc źle to brzmi w moim guście. On trochę chórek jej pomaga. Ja pierdolę. No bo należy, a ja tak się zastanawiałem, co to jest. To akurat niepotrzebne było. Po prostu kiepsko śpiewa, no co ja mogę wam powiedzieć, nie? No to ona kiepsko śpiewa, ale scena jest fajna. Podoba mi się ta szachownica, podobają mi się te... Fajnie w ogóle tancerzy tańczą, jakby dla mnie bomba, nie? Jeżeli chodzi o występ, fajny ten księżyc. Ładnie to wygląda, znaczy ona ma tylko kiepski strój moim zdaniem, mogliby dać jej piękną suknię jak królewna, dajmy na to. Natomiast kiepsko wygląda i kiepsko śpiewa, no. Nie dziwię się, że nie dostała się do finału, bo to jest kiepski występ. Nie jest płynna też, bo oni fajnie tańczą, ale ona też kiepsko tańczy, jest bardzo sztywna. Ale to też jest ciężko śpiewać i tańczyć jednocześnie, nie każdy to potrafi. Wydaje mi się, że ona tego nie potrafi. Więc nie powinna się ruszać, tylko się skupić bardziej na głosie, nie? A oni powinni robić po prostu scenerię jej i tam śpiewy, moim zdaniem. Nie? No fajnie są te kolory, nie? No co, no mi się wydaje, że ona próbuje efektami specjalnymi trochę, wiecie, zatuszować swoje braki wokalne, natomiast moim zdaniem to nie wychodzi, bo ja się skupiam bardzo na tym, jak śpiewa i śpiewa kiepsko. Chociaż końcówka lepiej wyszła niż
W sumie na każdym live'ie, który słyszałem, końcówka jej lepiej wyszła niż zazwyczaj, nie? A w ogóle gdzie jest ta flaga? Bo ona miała wyjść z flagą LGBT. Gdzie jest ta flaga LGBT? Jak już zadeklarowała się z flagą LGBT, gdzie ona jest? Kolory ładne, nie? Tu też ten fajny ten biało-czerwone tam te znaczniki. No widzę, dostrzegam fajne takie polskości trochę w kolorach chociaż. Natomiast gdzie jest ta flaga LGBT? Ja się tak zastanawiam. Ona zadeklarowała, że wyjdzie z flagą LGBT. Nie ma flagi LGBT. Chyba, że wcześniej wyszło, nie? Kiepski występ jak dla mnie, nie? Po prostu taki kiczowaga. Aha, że ona w finale miała to zrobić. Cześć oświecony. Okej, co tam piszecie, bo widzę, żeście się rozpisali. Obli Life nie zdjęło. Opowiem ci, że nie było moim zdaniem aż tak bardzo źle, może nie idealnie. Znaczy, to nie jest zły występ, natomiast widać, że próbuje mocno zatuszować swoje braki i po prostu sceną, a scena mi się bardzo podoba. Chłopy się fajnie ruszały, tam była jeszcze kobieta w czerwonym stroju królowej, też fajnie się ruszała. Ona brzydko wygląda, brzydko śpiewa, ale scena ogólnie spoko występ. Strój wygląda jak ketchup z McDonald's. Mi on przypominał na początku, wiecie co? Jakby ona próbowała, jakby ją ukrzyżowali, nie? Wiecie, że wieża w terminie szachów to nie jest po angielsku tower. Fajna sceneria, dają jej 81% szans na przejście, ale no cóż, strasznie mi przykro było. Jak wielokrotna Eurowizji, tego powinno się umieścić, nauczyć się tego, co wiem. Bla, 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 bo ino były gorsze występy, a się dostały. O, jak były gorsze występy, a się dostały, to nie wiem czemu. Może oni po prostu jury wzięło pod uwagę to, jak śpiewa. A śpiewa kiepsko. Może nie jest najlepiej, ale zamiast gołego tyłka Finlandii mogliby awansować do finału. Okej. Okay. Nie gadaj mi, że ta staruszka przeszła. Nie było jury? A co to było? To nie jury, tylko ludzie głosowali. No to się nie dziwię. No ja bym na nią nie zagłosował. No przykro mi bardzo. Nie zrobiła na mnie żadnego show. Nie wydałbym na nią hajsiwa. W półfinałach jury nie ma głosu. Nie, ale to nie, to ja się nie dziwię. Jak to tylko ludzie wybrali, no ludzie, no co? No ludzie to ludzie, no. Mają prawo wybierać. Ja tam bym jej nie wybrał. Nie zagłosowałbym na nią, nie? Więc no, nie dziwię się. A ile dostała głosów? Cześć, wie może? Cześć, Weronika. No po prostu, ja się nie dziwię, że się nie dostała. Przynajmniej, no mi się nie podoba. Podoba mi się sceneria, ale jej śpiew nie. Jest to tak 50-50, nie? 50-50.